jeżeli mówimy o ubóstwie energetycznym i kwestii tego, że ta energia będzie coraz droższa, to o tym, o poziomie życia Polaków wielu w przyszłości będzie chociażby świadczyło to, czy Polska będzie w stanie termomodernizować budynki w sposób taki, żebyśmy płacili mniej za energię. I pieniądze na to są w Krajowym Planie Odbudowy, za którym zagłosowaliśmy w nadziei, że te środki zostaną uruchomione. I nagle się okazuje, że dla Prawa i Sprawiedliwości ważniejsze są jakieś sądowe chucpy ministra Ziobry niż to, żeby Polacy mieli ciepło w domach i płacili niższe rachunki. Panie pośle, ale my z drugiej strony jesteśmy i wybraliście ministra Ziobrę. Ale my z drugiej strony, to za chwileczkę pan poseł Latos niech się tłumaczy, albo pan poseł Uruski, mnie to bez znaczenia. Natomiast dla mnie znaczenie ma niezmierne i niezwykle ważne. Coś, co się wydarza, czy wydarzyło, czy ma się wydarzyć na naszych oczach, a mianowicie ta ogólnie dostępna, powszechna kampania wymień swój stary piecuch czy stary kopciuch na coś innego, czytaj w tym wypadku ogrzewanie gazowe. No przecież ludzie, którzy płacili powiedzmy za tonę węgla, nawet 1000 zł, kupili 4 tony węgla, spokojnie sezon szło opędzić przez rok, tak? 4000 zł kontra opłaty za gaz w tej chwili, to nie współgra w żaden sposób. Mamy... To będzie wykluczenie energetyczne. No nie będzie, to już zależy od polityki rządu i polityki społecznej. Mamy pewne koszty, które będziemy musieli ponieść w związku ze zmianami klimatycznymi. Akurat iście w kierunku gazu nie jest tutaj najfortunniejszym rozwiązaniem, ale te koszty tak czy siak będzie trzeba ponieść. I pytanie brzmi takie, kto za to zapłaci? I teraz państwo ma narzędzie chociażby polityki społecznej, chociażby polityki w zakresie dopłat do energii dla tych, którzy potrzebują tego, żeby związać koniec z końcem. I trzeba się pogodzić z tym, że ten koszt będzie trzeba na stałe wpisać do budżetu i trzeba na to znaleźć pieniądze. Żeby na to znaleźć pieniądze, trzeba sięgnąć do kieszeni tych bogatszych, bardziej zamożnych, wielkich korporacji. I do tego trzeba odwagi, bo będzie drożej. I to nie musi oznaczać, że przeciętny Polak będzie miał większy problem, żeby związać koniec z końcem. Ale ktoś za nasze dostosowanie do zmian klimatu, za walkę z kryzysem klimatycznym będzie musiał zapłacić. I teraz pytanie, czy rządzący będą mieli odwagę sięgnąć do głębszych kieszeni, czy przerzucą te koszty na zwykłych Polaków żyjących od pierwszego do pierwszego? Panie pośle, słyszę.